Kochane dzieci, droga świętości jest pełna przeszkód, ale się nie wycofujcie. Nie jesteście sami. Ja was kocham i zawsze będę z wami. Radujcie się, gdyż wasze imiona są już zapisane w niebie. Nie zniechęcajcie się. Gdy będziecie czuć ciężar krzyża, przyzywajcie Jezusa. To w Nim jest wasze zwycięstwo. Ufajcie Jemu, który was kocha i zna was po imieniu. Zdążacie ku przyszłości gorszej niż w czasie potopu. Ludzkość wypije gorzki kielich bólu, gdyż ludzie oderwali się od Stwórcy. Nie bądźcie niewolnikami demona. Skarb wolności, jakiego udzielił wam Pan, nie może sprowadzić was z drogi zbawienia. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, przyjdzie Boże zwycięstwo wraz z ostatecznym triumfem mego niepokalanego serca. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.